Wiele mówi się o tym, że proces związany z transformacją powęglową w Wielkopolsce Wschodniej obejmuje bardzo szeroki zakres działań od gospodarczych po społeczne i odbije się na życiu większości mieszkańców tego regionu. Powstaną nowe zawody, nowe branże, a większość tych związanych z tradycyjnym przemysłem węglowym przestanie istnieć. Czy konińskie szkoły są przygotowane na te zmiany? Czy absolwenci tych szkół mają szansę na zatrudnienie tu, na miejscu? Dobra edukacja to jest jeden z filarów dobrej transformacji, tak ja uważam i myślę, że wiele osób, które zajmuje się transformacjami gospodarczymi w regionie, podobnie uważa, dlatego staramy się współpracować ze wszystkimi, którzy zajmują się transformacją, by dobrze zmieniać także naszą edukację. Czy w konińskich szkołach uczniowie mogą kształcić się w zawodach, które będą potrzebne na rynku pracy w zmieniającej się gospodarczo rzeczywistości? Nasze wszystkie kierunki budowlane doskonale się wpisują w tą strategię, ale zaplanowaliśmy też nowy kierunek, jest nim technik chłodnictwa i klimatyzacji, gdzie te nowe technologie są wykorzystywane. Kolejnym elementem jest złożenie wniosku do Agencji Rynku Rozwoju Regionalnego na budowę warsztatów związanych z nowymi zielonymi technologiami. Natomiast dużym wyzwaniem jest dla nas pozyskanie kadry, ponieważ brakuje nam inżynierów, którzy zechcieliby być mistrzami dla naszych uczniów i podzielić się z nimi swoją wiedzą, swoim doświadczeniem właśnie w tym zakresie. Właśnie brak kadry specjalistów, którzy mogliby kształcić młodzież, to jeden z podstawowych problemów zgłaszanych przez dyrekcję szkół. Dyrekcja, przygotowując nowe oferty dydaktyczne, musi poznać zapotrzebowanie rynku pracy na konkretne zawody. Jako szkoła współpracujemy czy z Urzędem Pracy, czy z Głównym Urzędem Statystycznym, analizujemy sytuację na rynku, badamy zapotrzebowanie uczniów szkół podstawowych na zatrudnienie. Jako szkoła w ofercie mamy takie kierunki, które zapewnią pracę naszym uczniom. Ja powiem tak, wiemy, że jest wiele wakatów w służbach mundurowych, dlatego też kształcimy naszą młodzież, która może taką pracę wykonywać i wielu naszych uczniów w służbach mundurowych już pracuje, funkcjonuje. Tych branż niepowiązanych, a co za tym idzie nieuzależnionych od przemysłu górniczego w konińskich szkołach jest coraz więcej. I informatyk, i programista. To są takie zawody, które są potrzebne właściwie w każdej branży. Technologia jest wszędzie, potrzebujemy takich specjalistów. A przy okazji w zawodach robotniczych również nasi uczniowie, jak Państwo się rozejrzą, są wszędzie w Koninie. Źródłem informacji na temat bieżącej sytuacji na rynku pracy w subregionie konińskim jest Powiatowy Urząd Pracy, który dokładnie analizuje obecne zapotrzebowanie na konkretne zawody, jak i prognozuje w kilkuletniej perspektywie, w jakich zawodach należy kształcić przyszłych specjalistów. Współpracujemy ze szkołami, prowadzimy już od kilku lat takie spotkania z uczniami ostatnich albo przedostatnich klas szkół średnich. Podczas takich spotkań informujemy osoby o całej sytuacji na rynku pracy, o tym, jakie zawody będą poszukiwane, jakie aktualnie są poszukiwane, a które zawody jednak są już zawodami deficytowymi, nadwyżkowymi, takimi, które po prostu już nie dają zatrudnienia. Podczas takich spotkań również informujemy o ofercie Powiatowego Urzędu Pracy, czyli jeżeli któryś z uczniów będzie miał niedosyt tej wiedzy, którą uzyskał podczas edukacji, zawsze może odbyć staż czy przygotowanie zawodowe dorosłych, gdzie bezpośrednio u pracodawcy nabędzie nowe umiejętności czy kwalifikacje, które wykorzysta w przyszłym życiu zawodowym. Wielkopolskę Wschodnią czekają przełomowe zmiany gospodarcze. Wiele mówi się o osobach, które w wyniku tych zmian stracą miejsca pracy. Miejmy nadzieję, że w ich miejsce pojawią się branże, w których zatrudnienie znajdą absolwenci szkół z naszego regionu.